Dzień dobry Państwu. Czy gest ambasadora Polski w Rosji ociepli relacje między oboma państwami? Wspólne posiedzenie rządu Ukrainy i Polski. Sprawa prokurator Wrzosek. To będą tematy na dzisiaj, które omówimy wspólnie w stałym składzie. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski, rozmowy strajku, komentarze dnia. Witamy Państwa serdecznie. Bojan, pan ambasador Krajewski, ambasador Polski w Rosji, wykonał ważny dla Rosjan, wydawałoby się, gest. To znaczy pojechał pod Krokus Hall i tam złożył kwiaty. To Rosjanie takie rzeczy doceniają i z pewnością zapamiętaliby je dobrze, gdyby nie pewien drobiazg polegający na tym, że na oficjalnej stronie MSZ-u Polski komunikat brzmi tak, że swoją obecnością ambasador Krzysztof Krajewski w imieniu Rzeczpospolitej Polski wyraził głęboki żal i smutek w związku z tym tragicznym wydarzeniem, które poruszyło nas wszystkich. Polska zdecydowanie potępia wszelkie formy terroru, agresji, nacjonalizmu i naruszania integralności terytorialnej państw. Tak brzmi oficjalny komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który to komunikat kładzie cały ten gest ambasadora Krajewskiego, jakby to powiedzieć, na śmietniku. Ponieważ pan ambasador, po pierwsze, słyszę, żeby swoją obecnością ma zaświadczyć coś. Ja bym wolał, żeby on coś powiedział, jeżeli już. A po drugie, jeżeli ten gest ma być jednoznacznie komentowany w sposób antyrosyjski i proukraiński, chodzi o to, że właśnie przeciwko agresji i przeciwko rozbijaniu integralności terytorialnej państw, no to wiadomo, że chodzi o atak Rosji na Ukrainę. W związku z powyższym trudno tutaj mówić o jakimś empatycznym zachowaniu polskiego ambasadora. I tak też zdaje się Rosjanie to odbierają, sądząc po pierwszych reakcjach rosyjskich mediów i blogerów. Rosyjskie media i blogerzy na ten temat, to ja mówiąc szczerze, nie potrafię ocenić, bo jeszcze się w ogóle z tym materiałem nie zapoznałem, ale tak zupełnie między nami, to też nie jestem pewien, czy to w ogóle jest istotne. Znaczy, z naszego punktu widzenia, żeby to tutaj umówić jakoś publicystycznie, to z pewnością warto na to zwrócić uwagę, ale czy jest to istotne jakkolwiek, no widzę, jeśli chodzi o ten, no o proporcje, to znaczy, no co się wydarzyło i co tutaj może polski ambasador. Znaczy, nie wiem, co by polski ambasador musiał naprawdę zrobić, żeby zostać zauważonym. To znaczy, żeby zostać zauważonym pozytywnie, no to musiałby naprawdę wykonać jakiś gest, który będzie dla Rosjan przekonywający, dla tamtejszej opinii publicznej, no i dla tamtejszych oczywiście, dla tamtejszych polityków, dla tamtejszych dziennikarzy, dla tamtejszego komentariatu i no nie sądzę, żeby ambasador Polski gdziekolwiek na świecie w tej chwili, chociaż przypuszczam, że w korpusie dyplomatycznym są zapewne jakieś kompetentne osoby, jeszcze zostały pomimo tej czystki, którą tam Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło, zakończyło tam zdaje się 1,5 roku temu, anonsując gromko, że tu już nikt z MGIMO tutaj żadna, prawda, nie ma śladu MGIMO, złogi z MGIMO i tak dalej, wszystko zostało tam wytrzebione. No ale mimo wszystko może ktoś się ostał, więc gdzieś tam na świecie być może są jacyś polscy dyplomaci, którzy by się zachowywali w tej sytuacji adekwatnie, albo nawet nad wyraz adekwatnie, tak właśnie, żeby spróbować przekonać rosyjską opinię publiczną, że my tutaj się różnimy, jeżeli chodzi o kwestie wojny, o kwestie no, wojny, pokoju, nie wiem, Ukrainy, no tych spraw międzynarodowych, ładu międzynarodowego i tak dalej, no ale w sytuacji, która wymaga tego, żeby stanąć właśnie na wysokości zadania, czy moralnej, czy politycznej, czy jakiejkolwiek innej, no to właśnie potrafimy tutaj zademonstrować coś. No oczywiście Polska nie zademonstrowała i nie potrafi. I zresztą by nie chciała, no dlatego, że trzeba powiedzieć wyraźnie, że przecież cały w ogóle ten stosunek Polski do Rosji, który zamanifestował się tutaj tak mimochodem niby, albo no nie wiem, może to miało być jakoś to oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych miało może jakoś równoważyć ten gest. Nie wiadomo właściwie, co z tego miało wynikać. No chcieli coś powiedzieć tak, żeby niczego nie powiedzieć. No jak zwykle mieć ciastko i zjeść ciastko, no to najlepiej. Natomiast wydaje mi się, że trzeba po prostu jeszcze raz powtórzyć tę konstatację. Stosunek Polski do Rosji, stosunek Polski do wojny na Ukrainie, stosunek Polski do w ogóle spraw tak zwanej polityki wschodniej, ile w ogóle można powiedzieć, że istnieje jakaś polityka wschodnia i stosunek Polski do wszystkiego, co znajduje się poza wschodnią granicą Polski i stosunek do wielu krajów również, które znajdują się na południu od Polski, no ale są uznawane za jakąś taką, nie wiem, strefę rosyjską,
W pierwszej chwili chciałem powiedzieć jakiejś takiej rosyjskiej kultury, ale to oczywiście nie chodzi o żadną rosyjską kulturę. Czarnogóra, te wszystkie karłowate państewka śmieszne, które powstały po rozbiciu Jugosławii, Grecja też w dużym stopniu. No, to są kraje, które Polska traktuje, no może Grecję to mniej, bo tam to Chalkidiki i wakacje i takie inne rzeczy, ale generalnie biorąc, wszystkie te kraje są traktowane w sposób, no taki. No, jest w tym oczywiście duża doza słabo skrywanej pogardy, w ten sposób powiem. I wydaje mi się, że z tego też wynika stosunek Polaków do Rosjan. To znaczy, mamy do czynienia tutaj przede wszystkim z kwestią emocji, którym w końcu można dać upust i jeszcze można to legitymizować czyimś innym postępowaniem na arenie politycznej, czy to Stanów Zjednoczonych, czy całego kolektywnego Zachodu, no i tak dalej. I to o to tylko chodzi. W związku z czym wydaje mi się, że akurat ten ambasador Polski w Rosji, no to zrobił to chyba nie tyle wiedziony jakąś intuicją dyplomatyczną, o ile w ogóle założyć, że ktoś tam ją ma w stosunku do Rosji, tylko był po prostu tak przyciśnięty trochę, był pod jakąś taką presją, że musi coś zrobić, no że nie może tak w tak ewidentny sposób, w takich akurat okolicznościach wyrażać swojej dezaprobaty albo nienawiści, albo jakiejś niechęci do Rosji. No, tylko musi coś zrobić. No więc musiał coś zrobić. No nie wiem, jak długo tam deliberowali z kim z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zrobił, ale na wszelki wypadek jeszcze właśnie publicznie musiało zdefekować na to wszystko Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, ja myślę, że oni by się najlepiej czuli, jak ci szaleńcy, którzy na Litwie przynieśli, postawili przed ambasadą Rosji, wtedy kiedy tam ludzie jacyś się gromadzili, składali właśnie kwiaty, wieńce, zapalali znicze. Czy tam, nie wiem, zatrzymywali się w zadumie, to jakichś dwóch czy trzech wariatów, zresztą nawiasem mówiąc, emerytów, co no, wzbudza we mnie poważną troskę o stan litewskiej geriatrii, przyniosło kubły wypełnione fekaliami i postawiło tam przed ambasadą Rosji. I wydaje mi się, że polski ambasador chciałby zrobić to samo, MSZ chciałby zrobić to samo, Radek Sikorski to na pewno by chciał zrobić to samo, no tylko wiedzą, że im nie wolno, że na to jeszcze nikt im nie pozwolił, no więc muszą się ograniczać do tego, co uważają, że im wolno. No więc robią coś takiego, tak jak wspomniałem na początku swojego komentarza, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia Rosjan, nawet gdyby Polacy się nadęli i tutaj zrobili coś wyjątkowego, to i tak wydaje mi się, że nie rozmiękczyłoby to rosyjskich serc. Jest to nasze rosyjskich serc. No, mam na myśli taką zbiorową jakąś emocję, no, która się wytworzyła w ciągu ostatniej dekady, jeżeli chodzi o Polskę. No i ja i ty bywaliśmy w ciągu ostatniej dekady w Moskwie, uczestniczyliśmy w różnych konferencjach naukowych, dziennikarskich, no, rozlicznych, gdzie no, słuchaliśmy ludzi, którzy mają między innymi coś do powiedzenia na temat polityki międzynarodowej i wszyscy do nas przychodzili z takim pytaniem, no tylko się dowiedzieli, że to ty jesteś tam z Polski, nie? No to od razu przychodzili z takim pytaniem: o co wam chodzi? Co, zwariowaliście zupełnie? Czemu wy się tak dziwnie Co zachowujecie? się z wami stało, tak? Co się z wami stało? Tak. No i co najważniejsze, no to no my oczywiście udzielaliśmy standardowej odpowiedzi, że nie jesteśmy w stanie no, tutaj wziąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, no, ani politycznej, ani moralnej, ani jakiejkolwiek, no, za to, co wyczyniają polskie zakompleksione elity. No nie jesteśmy też w stanie wziąć odpowiedzialności za to, w jaki sposób popiera je częściowo lub całkowicie duża część polskiej opinii publicznej. No i w ostatecznym rozrachunku oczywiście nie odpowiadamy no, za ten konglomerat toksycznych emocji, który spowodował to, że no, Polacy po prostu nienawidzą Rosji. Po prostu tak jest. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Nie ma tu żadnej. I jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Polacy nie nienawidzą Rosji dlatego, że zabory, dlatego, że jakiś tam 17 września, dlatego, że Katyń czy coś takiego, to w ogóle jest nieważne. Tak samo jak nie kochają Ameryki dlatego, że popierała Solidarność albo papieża. Oczywiście tego jedynego papieża, który jest papieżem wszechczasów. Nie dlatego, z zupełnie innych powodów. Wszystko to bazuje na po prostu chorych emocjach i mam wrażenie, że to nie ma szans się w najbliższej jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości zmienić. A my wtedy na tych różnych konferencjach chwaliliśmy tych ludzi, których wystąpienia kończyły się zawsze tym, żeby powstrzymywać w Rosji nastroje antyzachodnie, polonofobiczne i tak dalej, ponieważ oni zdawali sobie sprawę z tego, że to nie służy niczemu. Ani ich polityce zagranicznej w żaden sposób nie pomoże, bo oni nie potrzebują tego, żeby Rosjanie nienawidzili Polaków, żeby oni mogli tutaj prowadzić jakąś swobodną politykę zagraniczną. Nie jest to im do niczego potrzebne, a powoduje tylko obniżenie się poziomu spójności społeczeństwa i powoduje nabrzmiewanie bezsensownych, idiotycznych konfliktów, których należy unikać. I każda władza mądra oczywiście takich konfliktów by unikała. Natomiast no, polska władza oczywiście nie jest władzą mądrą, no, w związku z czym postępuje tak, jak postępuje. No i to
Maciej, to naprawdę, to nie ma znaczenia. To znaczy, ani dla Rosjan, ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla świata, ani dla Europy, dla nikogo to nie ma znaczenia. Myślę, że po prostu trzeba odhaczyć kolejny taki punkcik, że kto tam stracił okazję do milczenia dzisiaj. No wczoraj Radek Sikorski, no dzisiaj właściwie też Radek Sikorski, można powiedzieć, dlatego że MSZ, To no też to komunikat, jednak jest tak, Radek oficjalny, Sikorski. oczywiście. Ja ci powiem jeszcze, bo pan ambasador, a jego rękoma minister Sikorski właśnie potraktowali ten zamach terrorystyczny na Krokus Hall jako użyteczny instrument w swojej, jakim się pewnie wydaje, polityce wschodniej, a to nie jest polityka wschodnia, tylko to jest jakaś zabawa w piaskownicy, w ogóle do niczego niepodobna. Natomiast sam zamach, to może warto, żeby część naszych dyplomatów o tym wiedziała, jest jednak naprawdę dla Rosjan ważne. Maria Zacharowa napisała i powiedziała, że zastanawia się, dlaczego Stany Zjednoczone, jeszcze nie mając żadnych danych informacyjnych, już tak bardzo forsowały że sprawcą tego zamachu jest państwo islamskie. Mówiła, że a to jest oficjalna jej wypowiedź, nasz oficjalnym przedstawicielem MSZ-u Rosji, że Stany Zjednoczone mają coś do ukrycia. To się układa w tej kolejnej mozaice dochodzenia do prawdy, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że oni już wiedzą, tylko jeszcze nie formułują tego w taki sposób, albo zastanawiają się, jak to sformułować, żeby nie wywołać zbędnych emocji w społeczeństwie. Władze Tadżykistanu, rodziny zamachowców, tych z ich członków rodzin, którzy pracują w państwowych strukturach, wszyscy zostali zwolnieni natychmiast. W domach rodzin zamachowców, tej najbliższej rodziny, przeprowadzono rewizję. Więc Tadżykistan potraktował sprawę jednak poważnie i pokazuje Rosji, że chce w tej sprawie współpracować, ponieważ terroryzm dla tych krajów jest rzeczą naprawdę groźną i wymierną, że tak powiem, przynoszącą wymierne szkody. Polska potraktowała to tak, jak właśnie przed sekundą powiedzieliśmy. Zgodnie z własną konstrukcją emocjonalną, bez myślenia o Tak, polityce. oczywiście, oczywiście. No i tak to mniej Natomiast więcej Maciej, mi się wygląda. wydaje, że tutaj warto uzupełnić jeszcze warto uzupełnić tutaj to, co Zacharowa powiedziała, bo ona kilka razy się wypowiedziała. Ona tam codziennie, czy kilka razy w tygodniu robi te konferencje, te briefingi jakieś właściwie, na których takie monologi wygłasza i potem odpowiada dziennikarzom. I ja no, nie zawsze mam czas ich słuchać, chociaż one są zawsze fascynujące, bo te konfrontacje, które no, inteligentne bardzo, słowne, które ona prowadzi w kilku językach, zresztą czasem, no to jest po prostu ciekawe. No, intelektualnie jest to interesująca rozrywka. No i oczywiście politycznie nam to też mówi coś a propos tego, co. No, Zacharową jest troszeczkę tak jak z Miedwiediewem. No, nie mogą wszystkiego powiedzieć, ale mogą powiedzieć trochę więcej niż może powiedzieć Peskow albo Putin albo no, Lawrow. Więc warto się na pewno w to wsłuchiwać, no tylko nie zawsze jest niestety na to czas. Natomiast teraz ja przysłuchiwałem się dosyć ostrożnie tym wszystkim jej wypowiedziom i śledziłem na YouTubie i na Rutubie też. To jest trochę gorzej działający YouTube taki rosyjski. I tam jest sporo tych jej wystąpień i ona w kilku powiedziała, że Amerykanie coś ukrywają, a w kilku jeszcze powiedziała, że ukrywają coś Amerykanie i Brytyjczycy, a w innych powiedziała, że Amerykanie i Europa coś ukrywają. No i teraz ja wysłuchawszy tych, na które się natknąłem, na pewno tych wypowiedzi było dużo więcej, to pozostaje z takim wrażeniem, że jednak jej chodziło nie o to, że oni coś ukrywają tak w ogóle, że oni doszli do czegoś, że śledztwo jakieś ujawniło, że są jakieś właśnie, nie wiem, fakty, procesy, zjawiska, no, nie wiem, jakaś wiedza, no, którą Amerykanie celowo zataili. Ja oczywiście tego nie wykluczam, natomiast to nie wynika z tych wypowiedzi, które zostały dotychczas przez nią sformułowane. Dotychczas ja to przynajmniej tak rozumiem, że Amerykanie coś ukrywają, dlatego że w sposób bardzo czytelny wypowiadają się a propos tego, kto jest sprawcą tych zamachów. I to rzeczywiście jest moim zdaniem dobra podstawa do tego, żeby w takie działania zaczepne w ramach tej, nie wiem, wojny informacyjnej, już nazwijmy to, użyjmy tej kliszy, z Amerykanami właśnie prowadzić. Dlatego, że Maciej, zwróć uwagę, że oni w ciągu bodaj 45 minut strona amerykańska wystąpiła z bardzo jasnym, czytelnym, twardym, stanowczym komunikatem, że absolutnie to na pewno zrobiło państwo islamskie i że później oczywiście jeszcze to zaczęli uzupełniać dodatkowo, że oni nic nie wiedzą o tym i nie ma żadnych dowodów, a jakichkolwiek, Tak. absolutnie, żadnych dowodów nie ma na to, żeby to
zrobiła Ukraina. Więc zachowują się jak? Zachowują się tak, jakby oni już to śledztwo przeprowadzili. No to jeżeli przeprowadzili, albo skoro wiedzą doskonale, kto za tym stoi, to może by się łaskawie odezwali i by, nie wiem, przekazali jakieś materiały, albo no, nie porozmawiali no chociaż ze służbami rosyjskimi, cokolwiek, prawda? No więc z tego wynika jasny wniosek, z tego moim zdaniem no, można wysnuć jasny wniosek, no trudno dający się podważyć w tych okolicznościach, że coś ukrywają. I wydaje mi się, że to raczej na tym gra Maria Zacharowa. Druga rzecz, która osobiście mnie frapuje i dziwi mnie trochę, że akurat Maria Zacharowa na to nie zwróciła uwagi, dlaczego właściwie rząd amerykański występuje w imieniu Ukrainy? Znaczy, jaka jest tego, co Ukraina nie może, przepraszam, sama się wypowiedzieć w tej sprawie, co oni tam nie mają? Kogoś, kogo mogą postawić przed green screenem, albo nie wiem, w centrum Kijowa, albo w jakimś gmachu rządowym, czy w pokoju konferencyjnym, kto mógłby tutaj zdecydowanie złożyć kondolencje, ewentualnie i się wypowiedzieć i odciąć się od tego, albo jakoś potępić ten... odciąć się od tego ataku czy coś? Nie, musiała to zrobić Stany Zjednoczone, a Ukraina nie wiem na co czekała, na ten po prostu filmik, jakiś TikTok, to naprawdę, to jest tak żałosne, kolejny TikTok z Toitoja po prostu, Zeleńskiego, który tam siedzi i wiesz, w jakiejś budzie, gorzej to wygląda niż w tym garażu Mariusza Maxa Kolonki i tam, gdyby nie armia rosyjska tu zaangażowana na Ukrainie, to by żołnierze na pewno rosyjscy mogli ten atak temu atakowi terrorystycznemu zapobiec. No ja tu nadmienię tylko, o ile ja się orientuję, to siły zbrojne Federacji Rosyjskiej nie zajmują się chyba antyterroryzmem, tylko są specjalne oddziały policji i tam FSB pewnie się tym zajmuje, jakiś kontrwywiad wojskowy może jakoś częściowo, ale no trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób to miałoby się dziać. To znaczy, co ci żołnierze mieliby przyjechać, tak, na miejsce i co by mieli strzelać tam, nie wiem, wykopać jakieś umocnienia, zbudować okopy, wykopać, no co mieliby właściwie zrobić ci żołnierze, których by nie było wówczas na Ukrainie. No więc to moim zdaniem jest dosyć frapujące. Dlaczego Stany Zjednoczone wystąpiły od razu z pozycji właśnie takiej? No i moim zdaniem, jeżeli ważyć racje, to one są zdecydowanie po stronie Zacharowej w tej chwili. Też tak uważam i to jest, warto się właśnie wsłuchiwać w jej słowa, również w jej słowa, bo prędzej czy później dojdzie do pełnego i jasnego wyłożenia tej wersji, którą Rosja uważa za obowiązującą, a jestem przekonany, że innej wersji po prostu nie będzie. Rosja ma swoją wersję i nie będzie nikogo słuchać. Żadne tego typu pokrzykiwania, czy Zełenskiego, czy Blinkena, czy kogokolwiek innego, po prostu nie będą brane pod uwagę, ponieważ Rosja nie ma za grosz zaufania do swoich zachodnich partnerów. A co się tyczy Ukrainy, no dzisiaj odbyło wiekopomny dzień. Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie rządu Polski i Ukrainy. I mam taką zagadkę, Bojan, dla ciebie. Czym się skończyło? Niczym. Niczym się nie skończyło, rozumiesz, dobrym, nie ponieważ... Nie zaskoczyłeś mnie. Nie, naprawdę. No więc było dużo, dużo kwestii. Były rolnictwo przecież nasze takich do dyskusji. Współpraca przemysłów zbrojeniowych, kultura, przesył energii, rozumiesz tego. No i teraz... Panie premierze, mój drogi przyjacielu, jestem bardzo szczęśliwy, że spotkaliśmy się dziś na konsultacjach rządowych. W spotkaniu uczestniczyło wielu członków rządu Polski i Ukrainy. Tusk powiedział w kwestii wsparcia militarnego, pomocy finansowej, pomocy dla Ukrainy, jeśli chodzi o dołączenie do NATO, możecie liczyć na Polskę. Mu powiedział również, że jesteśmy o krok, aby produkty rosyjskie i białoruskie były przez UE obłożone 50% cłem. Następnie powiedział pan premier Tusk, szukamy rozwiązań dla obu stron w sprawach rolnictwa. Posunęliśmy się krok do przodu. Polska przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej dotyczącej zablokowania importu rosyjskich i białoruskich produktów rolnych. Uzyskaliśmy efekt równoznaczny z embargiem. I jeszcze powiedział na koniec, ani ja, ani premier Szmychal nie osiągniemy 100% satysfakcji. Na tym polega polityka. Trzeba szukać rozwiązań, które nie będą dotkliwe ani dla polskich, ani dla ukraińskich producentów. A co powiedział pan premier Ukrainy? Chciałbym podziękować za gościnę. To był bardzo pożyteczny dialog. Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi. Mamy wspólny cel. Bezpieczna Europa, powiedział pan Szmycha. Przekładając to z języka diplomates na polski, to ja to przetłumaczę.
Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, gówno żeśmy osiągnęli, obywatele. Teraz Wypiliśmy, tylko zakąsiliśmy. wypiliśmy, zakąsiliśmy i wyszliśmy do dziennikarzy, gorączkowo zastanawiając się między drzwiami a mikrofonem, co tej hołocie dziennikarskiej powiedzieć, żeby wyszło, że jesteśmy ludźmi poważnymi, ponieważ nic żeśmy nie załatwili. Jesteśmy o krok, albo dziękujemy za gościnę, czy coś podobnego, albo na tym polega polityka. To jak na tym polega polityka, żebyście nic nie załatwili, to ty, Donald Tusk, idź do domu. No, naprawdę, idź do domu, tam sobie odpocznij, napal w kominku i poczytaj gazetę, albo no, zajmij się czymś, co ci daje Chciałoby się, Maciej, satysfakcję. to. Chciałoby się, oczywiście nie możemy. No ale wiesz, i zobacz, tyle było zadęcia, tyle było, wiesz, nabrania oddechu w płuca. I teraz wszystko, para w gwizdek, dziękujemy, No Maciej, no spotkali się i wiesz, się wyszło. nie było to trudne do przewidzenia i dlatego powiedziałem, że mnie nie zaskoczyłeś, a w naszej dzisiejszej porannej rozmowie powiedziałem, że będzie dużo tromtadracji i będzie dużo pustych, okrągłych fraz, będzie dużo zadęcia, właśnie tego takiego nadymania się, będzie hiperwentylacja, jakaś megalomania na pewno do tego, no i wszystko to się jakoś sprawdziło. Ja powiem ci, że nie zaskoczyłeś mnie tym, że niczego nie osiągnęli, przede wszystkim dlatego, że ja się do dzisiaj nie jestem w stanie pojąć, po co oni to w ogóle zrobili. Kto im kazał i co za tym stało? No, trochę mi sobie trudno wyobrazić, że Donald Tusk wpadł na to sam, albo przynajmniej jeśli na to wpadł sam, no to też nie bardzo potrafię sobie wyjaśnić, jaki jest tego powód. No, chyba że, no, może chciał na przykład spowodować coś takiego, żeby ludzie myśleli, że o proszę, ja tu się próbuję dogadać z Ukrainą, a rolnicy mi dalej protestują. No, może coś takiego, ale to czy aż takiego Ja rzeczywiście wiem, trzeba, aż taka operacja jest potrzebna, żeby sprowadzać do Polski cały rząd, zresztą w ogóle ten rząd, cała ta Rada Ministrów i premier zwłaszcza, w konfiguracji prezydenckiej, w systemie prezydenckim, taki jaki obowiązuje właśnie na Ukrainie, to w ogóle nie jest żaden premier. To jest po prostu, to jest taki, jak nie wiem, trochę szef KPRM-u u nas. No to on ma mniej więcej taką samą funkcję. To chyba Grabiec jest w Polsce w tej chwili. No to on jest taki właśnie, to gdyby Grabiec do niego wyszedł, no to przynajmniej byłoby spotkanie, no, równego z równymi, a tak to znowu mamy tę samą sytuację, no że tutaj jakiś, wiesz, no, no nie chcę powiedzieć, że cieć, no bo to nie jest cieć z tamtejszego KPRM-u, no ale jakiś, powiedzmy, ważny urzędnik stamtąd. No ważny urzędnik spotyka się z najważniejszą, z osobą, która ma najważniejszą pozycję polityczną w Polsce, obłożoną największą liczbą odpowiedzialności i prerogatyw. Więc to samo w sobie już jest takie trochę faux pas, takie nie bardzo wiadomo właściwie, no, to nawet nie, z protokołem jakimś takim nie jest zgodne, ogólnie biorąc. Po drugie, niczego nie ustalili i raczej było wiadomo, że niczego nie ustalą, a chyba, żeby im ktoś kazał coś ustalić, no to wtedy co innego. Natomiast to no, nie wyobrażasz sobie, Maciej, chyba, że dziadek Biden albo ktokolwiek tam z jego otoczenia jest przejęty strasznie tym, że w Polsce rolnicy no właściwie się zamykają. Cała polska branża spożywczo-rolna właściwie jest w tej chwili, no już ma głowę na pniu i topór został uniesiony, no tylko jeszcze czeka na ten ostatni ruch. To na pewno nikogo tam nie interesuje, a jeżeli interesuje, no to tylko w takim stopniu, że okej, to przynajmniej fajnie, no być może się uda w takim razie skorzystać również na krachu polskiego rolnictwa w jakiś sposób. No tak myśli imperializm, no to o to w tym chodzi. Natomiast nie jestem w stanie sobie, wiesz, nie jestem w stanie sobie za bardzo wyobrazić, kto mógł to u nich zamówić i po co. Albo ktoś to zamówił, to też jest taki scenariusz, który wydaje mi się warto tutaj brać pod uwagę. Ktoś zamówił z jakąś konkretną intencją, ale tego kogoś tam, ktoś już inny, starszy i mądrzejszy, powstrzymał i powiedział: dobra, dobra, już nie róbmy tego i tak dalej. A on tutaj, ale wiesz, bilety kupione, zaproszenia wysłane, no wiesz, trudno będzie. No dobra, to zróbcie tylko tam po cichu i tak, żeby nic za dużo z tego nie wynieje. No i tak się stało. No. Trzecia możliwość jest oczywiście taka, że Szmyhal sam zażądał tego, żeby zażądał, poprosił, nie wiem, zawnioskował o to, żeby spotkać się z polskim premierem. No i też nie wiem, co właściwie miałby z tego spotkania dla Szmyhala wyniknąć. No chyba, że ktoś by kazał polskiemu premierowi tutaj jakiś kolejny prezent wręczyć stronie ukraińskiej. No ale nic takiego się nie stało, więc myślę, że to był jakiś falstart i że to po prostu gdzieś tam, gdzieś coś zgrzytnęło. Po amerykańskiej stronie, czy po tej euroatlantyckiej stronie ogólnie, nie wiem, czy w Niemczech, czy w Brukseli, czy w Stanach No. Zjednoczonych, gdzieś zgrzytnęło, no i to siłą inercji się zadziało, natomiast nie będzie to miało żadnych chyba konsekwencji i pewnie drugi raz już chyba się nie wydarzy, bo to nie ma Właśnie celowości. może się wydarzy, bo ktoś jednak właśnie każe, żeby się spotkali. No chyba, że ktoś Natomiast zmieni zdanie, to tak, to... jedno jest pewne, rolnicy już na pewno nie uwierzą w żadne takie deklaracje, że my się na pewno porozumiemy ze stroną ukraińską.
Po prostu Nie, nie, nie i nie, koniec. znaczy, Nie ma Maciej, takiego. jeszcze jedna sprawa a propos tego, bo są tacy ludzie, nie oskarżam ciebie o to, że ty w to wierzysz, ale odwołuję się po prostu na ci już w to nie wierzą. Znaczy, to nie tylko rolnicy, znaczy większość, nikt nie powinien tak naprawdę w to wierzyć, dlatego że w ogóle sprawa importu rosyjskiego zboża, przepraszam, nie rosyjskiego, tylko ukraińskiego zboża albo ukraińskich produkcji, produktów rolnych do Polski czy na teren Unii Europejskiej, to w ogóle nie jest polska prerogatywa. Znaczy, gdybyśmy mieli silny rząd, albo taki rząd, który jest jakoś, nie wiem, ma na pięku z Unią Europejską i który mógłby wykorzystać ewentualnie z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, no, na przykład jakąś, nie wiem, blokadę, embargo, no, cokolwiek, jeżeli chodzi o ten, import produktów z Ukrainy, no to można by to zrobić. Ale ponieważ polski rząd nie jest ani silny, ani nie jest samodzielny, ani tym bardziej nie jest niezależny. Chodzi właściwie tak, miota się pomiędzy właśnie Brukselą i Berlinem, a Waszyngtonem. No i kto mu wymierzy silniejszego kopa, albo kto głośniej krzyknie, jeżeli chodzi o wydanie jakiegoś rozkazu, no to on to robi. No i akurat teraz się złożyło w taki sposób, że Bruksela krzyczy trochę głośniej i to w ogóle, Maciej, zwróć uwagę na to, że w Brukseli toczyły się rozmowy na temat przedłużenia tej chorej, patologicznej, kretyńskiej polityki wobec Ukrainy, zwłaszcza w tym obszarze agrarnym, w tym samym dniu, kiedy w Polsce były te burdy przed Sejmem. No więc to, wiesz, no Maciej, to Tak, jakby oczywiście. symbolika tych okoliczności wszystko mówi. Polski rząd nie dość, że niczego nie zrobi, to jeszcze będzie robił przed siedzibą własnego parlamentu, będzie urządzał prowokację, żeby w Brukseli zobaczyli, że my tutaj kontrolujemy sytuację, wy wprowadzajcie tam import niekontrolowany, co chcecie, toksyczne, nuklearne zboże, jakie tam wam wyjdzie, nie ma żadnego problemu, a my jeszcze zrobimy tak, żeby tutaj poszczuć rolników protestujących policyjnymi prowokatorami, zrobimy tutaj wielkie halo z tego, a później, bo to przecież było kilka czy kilkanaście dni później, już to było przed 20 marca, przed tą no, zapowiadaną jako większa, ja w końcu mówiąc szczerze nie jestem pewien, czy ona była większa, ta mobilizacja rolników. Natomiast wówczas uruchomiono gigantyczną armię troli w internecie, w sieciach antyspołecznościowych, to ja to widziałem głównie na X-ie, które oskarżały rolników o to, że sprzyjają Kremlowi, albo są agenturą Kremla, albo coś takiego. Więc tym się zajmuje polski rząd. Polski rząd nigdy dla ciebie, obywatelu, niczego nie zrobi. Niczego nie załatwi, nigdy nie wystawi, no już tam zostawi jakieś wrażliwe części ciała, ale łokcia nie wystawi nawet, żeby spróbować się przed czymkolwiek obronić. Polskie społeczeństwo, polska gospodarka, polskie państwo, polska infrastruktura, cały polski zasób jest tylko i wyłącznie instrumentem w rękach tych ludzi do załatwienia jakichś spraw, które nawet nie są ich pomysłem, tylko są jakieś tam zapożyczone albo przekazane. Tak jest. I tak właśnie wyglądają te nasze stosunki międzynarodowe na różnych poziomach. Przenieśmy się do Polski niedługo, ale jakże smacznie. Otóż okazuje się, proszę pana, że wirtualna Polska, niecenione przeze mnie medium, ale jednak coś im się udało. Dziennikarz wirtualnej Polski ustalił, że złożone przez panią prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów, które to wnioski miały zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych, zostały napisane najprawdopodobniej w kancelarii Clifford Chance poza prokuraturą. Rozumiesz? Czyli najważniejsze dokumenty prokuratorskie powstawały na zamówienie poza prokuraturą. To jest po prostu tak gigantyczny skandal, to jest taka kompromitacja pani Wrzosek personalnie i prokuratury jako struktury, że po prostu, no, co siedzi w tej naszej koalicji obywatelskiej, która z własnej woli raz na jakiś czas, no, podkłada się w taki sposób, że po prostu tylko idiota by No, nie skorzystał. ja Co myślę, to że to jest jest? zwyczajna nasza degrengolada, do której już powinniśmy być przyzwyczajeni. I ja tylko mam taką nadzieję, że ci, którzy to obserwują, ci, do których ta informacja dotrze, i którzy zechcą ją jakoś skonsumować i tak intelektualnie obsłużyć, no to w końcu rozstaną się z tą kretyńską myślą, że istnieje jakaś niezależna prokuratura, że są niezależni prokuratorzy, że są niezależni sędziowie, że jest w ogóle jakaś tutaj, że jest jakiś system sprawiedliwości albo jakikolwiek system w ogóle instytucjonalny w państwie, który nie jest podporządkowany interesom rządzącym. No to jest, jeżeli ktoś tak no, myśli albo w ten sposób wierzy, albo no nie wiem, no, to jakoś tak sobie tłumaczy świat, no, to ja mogę tylko pogratulować naiwności, ale
wydaje mi się, że jest jedyne, na co możemy mieć nadzieję, jeżeli chodzi o jakiś optymistyczny wydźwięk tego w przestrzeni publicznej. Prokurator Wrzosek okazała się, na początku robiła wrażenie osoby, która rzeczywiście jest poszkodowana przez pisowską tutaj, przez pisowską, tą dziobrystowską właściwie rękę, bo to suwerenna Polska, właściwie trzęsła tym systemem sprawiedliwości bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość, no i że ona jest tutaj poszkodowana przez właśnie działania Ziobry i tak dalej. I ja, nawiasem mówiąc, pomimo nawet tych rewelacji, które tutaj usłyszeliśmy, nie wykluczam, że ona może być tam poszkodowana na jakimś etapie, ale okazuje się, że ona po prostu jest jedną z tych osób na wysokim stanowisku, w tym wypadku w prokuraturze, ale to przecież ma dotyczy i sędziów, i adwokatury, i w ogóle całego tego tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, jest jedną z osób umocowaną dość wysoko, która po prostu była używana do tego, żeby prowadzić wojnę z polskim rządem. To jest to. Wiesz, Maciej, tu znowu się kłania to, do czego my zawsze wracamy i co staje się takim, już taką mantrą niemalże w tych różnych naszych odcinkach. Państwo poważne na coś takiego nie pozwala. Znaczy, jeżeli jest jakiś prokurator, który prowadzi nielegalnie osobistą lub zbiorową wojnę z rządem albo jakąś insurekcję, jakiś rokosz, jak ta cała justytucja, czy jak to się tam nazywa, to państwo silne, państwo normalne, państwo, które się szanuje, państwo, które szanuje własne instytucje, państwo, które, wiesz, troszczy się o obywateli, żeby mieli dostęp do realnego systemu sprawiedliwości, a nie do jakichś skorumpowanych, a nie do bandy skorumpowanych i bogatych ludzi, niemoralnych do tego, to takich delikwentów natychmiast zamyka, albo przynajmniej robi im pokazowe procesy. Natomiast w Polsce się nic takiego nie zdarzy, bo właściwie teraz już nie wiem dlaczego. Do niedawna jeszcze bym powiedział, że to się nie zdarzy, dlatego że funkcjonowała ta słynna zasada, to chyba jedyna tak naprawdę zasada, która została ukształtowana jakoś przy okrągłym stole, bo tamte porozumienia okrągłostołowe to miały chyba 200 czy 300 stron i nic nie zostało z nich wdrożone, a ta zasada nie została tam zapisana, ale chyba została tam ukuta. Wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. No ale niestety, znaczy niestety czy niestety, to już każdy niech sobie sam odpowie. Ta zasada została naruszona brutalnie bardzo podczas wiadomego wtargnięcia do Pałacu Prezydenckiego i aresztowania Kamińskiego i Wąsika. No więc teraz to już nie wiem właściwie, dlaczego ktokolwiek miałby tutaj mieć jakiekolwiek skrupuły. Ja nie przewiduję, co prawda, że PiS dojdzie znowu do władzy i że tutaj Kaczyński będzie robił jakieś porządki, ale gdyby tak było, to na miejscu tej prokuratur Wrzosek wyjechałbym na wszelki wypadek, tak jak ta notariuszka, która podpisywała kwity Sienkiewiczowi, wyjechałbym na wszelki wypadek gdzieś poza granicę Unii Europejskiej, najlepiej właśnie Ameryka Łacińska czy coś takiego, to. Tak jest i to warto rozważyć biura podróży winny specjalnie dla prokuratorów taką mieć ofertę, gdzie byłby dopisek: ten kraj nie ma umowy ekstradycyjnej z Polską. I proszę bardzo, tam już można na tym krocie robić, jakie tylko chcesz. Natomiast chcę ci też powiedzieć na koniec, że to jest kolejna sprawa, która pokazuje, czym w istocie jest ta koalicja obywatelska. Czar prysł. Już kolejny raz prysł ten czar, tak? Jeżeli ktoś miał jeszcze złudzenia, że właśnie na jakąś niezależność, praworządność się wprowadza, na którą tak wszyscy podobno bardzo czekali, no to macie swoją praworządność. Wszystko jak widzę. Dziękuję ci bardzo, dziękuję państwu za dzisiejszy odcinek. Prosimy o subskrybowanie, lajkowanie, wspomaganie finansowe, komentowanie, też ważne. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia. Żegnam się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Kłaniamy się najprzyjemniej.